jadę, bawię się żużlem, wyjdzie jak wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, to nie będę smutny, będę zadowolony, że w takiej stawce pojeździłem sobie. Także zobaczymy. Fajny tor, fajne zawodnice, ściganie. Troszeczkę dzisiaj się wysypuje, jak to na Lidze byliśmy, to był taki beton, że już nie szło nawet po dłużej jechać, nie? Zawody są ciekawe, bo jest parę wyścigów było takich naprawdę fajnych. Zdrowiem szału nie ma, że tak powiem, ale spokojnie. Mam dużo czasu, żeby się wykurować do następnych zawodów. Także będzie dobrze. Prawa ręka z barkiem i głowa szczególnie. Także no tak jak mówię, no muszę jechać zobaczyć na prześwietlenie, bo nie czuję się za dobrze. A na zawodach starałem się o tym nie myśleć, tylko skupić się na tym, jak mam pojechać, bo naprawdę ciężko było mi usiąść na motocykl, ale cieszę się, że dałem radę i właśnie pojechałem dla tych kibiców. Nie mogę na tym torze, jak była nawet liga, dobrze wystartować cały czas albo do góry, albo zostaję na tym starcie, bo wielkie kolejne. No cóż, idziemy, powalczymy trochę. Mam nadzieję, że będą te starty coraz lepsze i będę wygrywał starty. Ciężka praca przez cały sezon dała wyniki i myślę, że to jest namiastka, bo dostaliśmy taki wielki puchar, jak była dekoracja, także mamy już drugi do kolekcji. Ale mówię, łatwo nie było, bo miał Wojciech Łaguta, nie było i ciężar walki spadł na resztę drużyny i fajnie, bo każdy punktował, robił punkty i z tego się bardzo cieszę. Walka o skład. No, Mateusz też raczej jest przewidziany do tego, żeby został, bo po prostu no, zasłużył sobie na to, żeby być, a zobaczymy jak będzie dalej. No, na pewno musimy się wzmocnić, bo potrzeba tych wzmocnień, a jak będzie, no, to się okaże. Yeah, for sure. I enjoyed all the racing and I always enjoyed the track here in Gnesno, so for me it was enjoyable the whole race. Weather is good and I'm coming to the end of my season, so it's nice to finish that off in a good way.